Siemano, Arek Bomba z tej strony. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj temat będzie bardzo poważny, ponieważ Autel ma bardzo duży problem. Na początku zbagatelizowałem ten fakt, to co się zaczęło dziać. Pomyślałem, że może to jest jakiś chwilowa usterka, może ja coś robię źle, ale kiedy zobaczyłem, że ten problem się powtarza i powtarza się w konkretnych warunkach atmosferycznych i powtarza się nie tylko w moim dronie, ale też w innych dronach. Nawet znalazłem film na YouTubie gościa ze Stanów Zjednoczonych i ten problem u niego też występował. Ba, ten problem nie występuje tylko w Autelu Evo 2 Pro z kamerą 6K, ale także zdiagnozowałem ten problem w najnowszym dronie Autel Lite Plus. Więc problem jest bardzo poważny i w tej chwili moim zdaniem ten problem dyskwalifikuje Autela, jeżeli chodzi o zastosowania profesjonalne, ponieważ skutecznie może popsuć nawet najpiękniejsze ujęcia, które wykonacie. Stąd mój apel do Autela o zajęcie się tym problemem, ponieważ jest to naprawdę bardzo kluczowe w wielu przypadkach, szczególnie w zdjęciach zimowych i w tych właśnie zdjęciach zimowych najczęściej on występuje. Dobra, nie przedłużamy, jedziemy z tym odcinkiem, zobaczcie co tutaj się wydarzy. Patrzcie na to. Fantastyczne ujęcie panoramy miasta i nagle, jak się przyjrzymy, to widzimy takie dziwne migotanie. Kurczę, to ujęcie było naprawdę fajne. Chciałem je wykorzystać do takiego swojego filmu, no ale niestety nie mogę, ponieważ no, to ujęcie, no teraz widać ewidentnie, że ten obraz tutaj mryga. Zwróćcie uwagę, było bardzo zimno, był śnieg. No ale teraz przechodzimy do następnego ujęcia. I to samo. Tutaj też było bardzo zimno, też był śnieg. Piękna pogoda. Widzicie to migotanie na obrazie. Na początku Adam Budziszewski mi powiedział, że może to być efekt tego, że EV jest zablokowane i samo się dostosowuje, ale jak widzicie EV tutaj w ogóle nie skacze, a obraz dalej mryga, więc to nie jest wina tego, że jest EV. Pomijam to, że EV powinno też być w trybie manualnym kontrolowane manualnie. Dobra, patrzcie na to. Tutaj mamy gościa ze Stanów, który wrzucił 18 lutego właśnie taki film, właśnie również w zimę i ma dokładnie ten sam efekt. No i takie rzeczy. I też to jest, się dzieje w zimę. W lato tego nie zauważyłem, więc ma to związek pewnie z ujemną temperaturą, ale nie jestem pewien. To jest dron Autel Evo 2 Pro z kamerą 6K, gościa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dobra, patrzcie na to. Stadion Narodowy, piękne ujęcie. Też było zimno, nie było śniegu co prawda, ale też było zimno. I też zauważyłem ten efekt. Dobra, teraz ujęcie Michała z portu w Gdańsku. Też było zimno, to jest też Autel 2 Pro z kamerą 6K. I jak się przyjrzycie, to też widać ten efekt, widać to migotanie.
Szczególnie po lewej stronie kadru, tam gdzie jest statek, tam gdzie jest ten plac obok statku. Poza tym pomijam fakt, że wchodzi ten brzydki artefakt, który cały czas się pojawia. Ale to jest, rozumiem, wada konstrukcyjna troszkę. Patrzcie tutaj, droga. Zimno, śnieg, czyli jakby ten sam scenariusz. Na razie spoko i zaraz się zacznie teatr migotania. Patrzcie. Patrzcie, jakie błyski. Klatka po klatce teraz. Widzicie? Jaśniej, ciemniej, jaśniej, ciemniej, jaśniej, ciemniej. No to jest masakra. To jest masakra, co tutaj się wyprawia. Ja nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Ale zwróćcie uwagę, teraz mamy drona Autel Light Plus. Ostatnio robiłem porównanie Autel Light Plus i Autel Evo 2 Pro z kamerą 6K. Użyłem tego ujęcia, nikt na to nie zwrócił uwagi, ale ja po przejrzeniu materiałów jeszcze raz zauważyłem, że ten problem, o, widzicie? Też mryga. Aczkolwiek tutaj nie mamy śniegu. Pogoda jest ładna, było chłodno, było w okolicach zera. Ale nie ma śniegu, ekspozycja jest poprawnie ustawiona, a mimo to mryga. Dobra, tutaj mamy ujęcia, które przesłał mi Bartek Witkowski. Tutaj jest troszkę inny efekt. Jak widzicie, trochę zależy od tego, jak porusza się dron, więc zakładam, że są to śmigła. W tym przypadku nie ma tego migotania, aczkolwiek ten problem też jest bardzo słaby, bo też ujęcia nadają się do kosza. Szkoda, bo naprawdę bardzo fajne ujęcia. Więc problem istnieje. Autel nie jest bez wad. I jak widzicie, problem jest naprawdę poważny. Apeluję z tego miejsca do inżynierów Autela, żeby zająć się tym problemem, ponieważ naprawdę skutecznie mogą popsuć nawet najlepsze ujęcia, a bardzo często Autel jest już wykorzystywany przy różnych produkcjach i jakby nie możemy sobie pozwolić na to, żeby taka wada jakby niszczyła nasze ujęcia i naszą pracę. Jest to absolutnie nie do zaakceptowania. Ten problem się powtarza. Ten problem występuje zarówno w jakości 4K, jak i w 6K, zarówno w logu, jak i w normalnym profilu kolorystycznym. Przy shutter speed 1/50, ale i przy shutter speed 1/200. Ten problem występuje zarówno z filtrami ND, jak i bez filtrów ND. Więc to nie jest zależne od tych rzeczy, które właśnie wymieniłem. To nie jest zależne od EV, które jest zablokowane w trybie manualnym i ustawia się automatycznie. Według mnie zależy to od warunków atmosferycznych i bardzo duży wpływ to ma właśnie, ma na to temperatura. Tak mi się wydaje, bo nie zaobserwowałem tego w lato, kiedy jest ładnie, ciepło i przyjemnie. W nocy ten problem też nie występuje, występuje tylko w dzień. Zazwyczaj występuje, kiedy kamera jest ustawiona pod kątem 0 stopni, czyli na wprost. Aczkolwiek zdarzają się też ujęcia, gdzie kamera jest pochylona, i więc jakby to też należy wykluczyć. Nie wiem, od czego to może zależeć. Obstawiam, że jest to temperatura, ale głowy nie daje. Problem jest naprawdę poważny, ponieważ dyskwalifikuje tego drona spośród dronów do zajęć profesjonalnych.
a takim chcemy, żeby Autel był. Chcemy, żeby Autel był dronem, który z powodzeniem będzie wykorzystywany przy różnych produkcjach mniejszych, większych, przy serialach, przy programach dokumentalnych. A z taką wadą naprawdę mamy tu teraz duży problem i musimy się tym koniecznie zająć. Czekam na wasze informacje, czekam na wasze komentarze, piszcie co o tym sądzicie. Ten problem występuje w większości dronów Autel, więc jakby musimy tutaj mocno tupnąć nogą i zadziałać, żeby sprawić, że inżynierowie Autela zajmą się tym problemem i jak najszybciej go wyeliminują. Tyle ode mnie, widzimy się w następnym odcinku. Siemano.